Gdyby miała Pani wymienić najczęstsze błędy w odchudzaniu, co to by było? Najczęstsze błędy w odchudzaniu to jest po prostu nieoszacowanie swojego zapotrzebowania energetycznego. Często jest tak, że ktoś zamienia takie przetworzone jedzenie, no po prostu niezdrową dietę, którą miał do tej pory, na zdrowe posiłki. Już gdzieś ta jego świadomość troszeczkę wzrosła i postanawia odżywiać się zdrowo. Kanapki zamienia na owsianki, jakieś smażone na obiad naleśniki zamienia powiedzmy na sałatki i tak dalej, ale często nie miarkuje sobie ilości. I taka osoba może bardzo szybko popaść w frustrację, bo jeśli nie zobaczy szybko efektów tych swoich zmian, które traktuje już jako wyrzeczenie, bo nie je tylko tego, co mu smakuje, a to, co uważa, że powinien, a nie chudnie, to może szybko stracić swoją motywację. Dlatego myślę, że zawsze odchudzanie każdy powinien zacząć od rzeczywiście obliczenia tego, ile powinien jeść. A jak możemy to zrobić? Jest cała masa kalkulatorów, jeśli tylko wpiszemy sobie w Google oblicz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, wystarczy podać wzrost, wagę, wiek, taką swoją codzienną aktywność i tak naprawdę internetowy kalkulator wszystko nam wyliczy. A później już wystarczy tylko zapoznanie się troszeczkę z kaloriami danego produktu. Też można się posłużyć wieloma aplikacjami i dzięki temu troszkę nasza świadomość żywieniowa będzie wzrastała, a my będziemy kontrolować ilość spożywanych kalorii i osiągać swój efekt. Drugim błędem też takim równie często popełnianym jest właśnie takie gwałtowne rzucanie się na bardzo niezdrowe, szybkie diety, kiedy jesteśmy już zdesperowani i po prostu chcemy szybko osiągnąć efekt, czy do wakacji, czy do jakiegoś wesela, które też przecież w tym okresie letnim bardzo często się pojawiają. No i wiele osób często wtedy popada w chwytanie się, że tak powiem, wszystkiego, czyli jakieś diety polegające na niemalże głodówkach, diety składające się tylko z jakiegoś jednego pokarmu. Coś, co dosłownie po 3-4 dniach powoduje, że my już mamy dosyć, jesteśmy sfrustrowani, porzucamy to i jemy w efekcie 2 razy więcej, no bo po prostu psychicznie nie wytrzymujemy takiego rygoru. A gdyby Pani miała wymienić na przykład 3 główne zasady mądrego odchudzania? To wydaje mi się, że przede wszystkim taką podstawową zasadą mądrego odchudzania powinno być uświadomienie sobie, że odchudzanie nigdy nie powinno być tylko jakimś etapem w naszym życiu. To jest coś, z czym mamy tak naprawdę największy problem, bo zawsze chcemy szybkich rozwiązań, ale należy uświadomić sobie, że to nigdy nie jest tak, że poświęcimy, ściśniemy zęby i poświęcimy się na przykład 2 czy 3 tygodnie jakiemuś nawet restrykcyjnemu procesowi, a później hulaj dusza, piekła nie ma. To zawsze będzie budziło efekt jojo, czyli coś, z czym boryka się mnóstwo odchudzających się osób, ale uświadomienie sobie, że te małe, drobne zmiany, które możemy wprowadzać na tydzień, ale długofalowo, na całe życie, to jest coś, co przyniesie na pewno zdecydowanie lepszy efekt, no i nie będzie budzić naszej frustracji, bo nie będziemy z tą wagą wahać się raz w górę, raz w dół. Druga rzecz to jest aktywność fizyczna. Oczywiście wydaje mi się, że odchudzające się osoby czasami już nie mogą słuchać o tym, kiedy się im mówi, zacznij ćwiczyć, musisz się więcej ruszać, ale to jest też taka ciekawostka dotycząca tej aktywności, ponieważ bardzo wiele osób traktuje aktywność fizyczną tylko jako taki typowo zaplanowany trening, czyli nieważne, czy idę na siłownię, czy idę pobiegać, czy odpalam sobie nawet jakiś filmik na YouTubie, no bo teraz wiadomo, że bardzo dużo ludzi ćwiczy też w domu. No i bardzo często na przykład zaczynając odchudzanie, osoba, która do tej pory w ogóle nie ćwiczyła, nagle zaczyna ćwiczyć powiedzmy 3 razy w tygodniu po 45 minut albo po godzinę, no i myśli, że już jest aktywną fizycznie osobą. Ale cały jej dzień, od rana do wieczora, wygląda tak, że ona przede wszystkim siedzi, bo siedzenie to jest jakby największa zmora naszych czasów. Ta aktywność to nie jest tylko trening, ale wszystko to, co robimy w ciągu dnia. I jeśli zaczniemy właśnie znowu od tych małych kroków, wybierania schodów zamiast windy, czy chociażby spaceru, dokładnie, wybierania przejścia się do sklepu, który jest na przykład, nie wiem, 1,5 kilometra od naszego domu pieszo, a nie samochodem, czy załatwienie jakiejś sprawy pieszo, to w konsekwencji przyniesie o wiele większe korzyści niż, powiedzmy, zmuszanie się, jeśli ktoś tego nie lubi, 3 razy w tygodniu do treningu. Więc sam trening nawet to może być czasami za mało, jeśli poza tym bardzo dużo się zmienia. No i trzecia taka podstawowa rzecz to jest przede wszystkim to, o czym wspomniałam wcześniej. Czyli oszacowanie sobie, ile musimy jeść, rozpisanie sobie tego i takie konsekwentne trzymanie się po prostu swojego pułapu kalorycznego. I wtedy nieważne, czy my będziemy na diecie bardziej węglowodanowej, czy bardziej na diecie powiedzmy niskotłuszczowej, czy na diecie, która nazywa się tak czy tak, to będzie dieta wegańska, możemy wtedy w zależności od swoich własnych preferencji smakowych po prostu wpleść w swoją dietę konkretne produkty, oczywiście bazując przede wszystkim na tych zdrowych, ale dodając to, co lubimy i tak szybko się nie poddamy, bo nie będziemy wtedy mieli świadomości, że zrezygnowaliśmy ze wszystkiego. Czyli małe kroczki. Dokładnie.